Ciebie to piękny region pełen cudownych ludzi. Mieszkańcy chętnie podkreślają, skąd pochodzą i dbają o swoją tradycję. Obchodzą też swoje święto. 10 lutego obchodzimy Światowy Dzień Kociewia. Tradycyjnie już zarząd powiatu starogardzkiego z tej okazji, dbając o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców swojego powiatu, przygotował niespodziankę dla najmłodszych, czyli tych, którzy urodzili się w dniu 10 lutego. I to właśnie dzisiaj szczęśliwym rodzicom, którzy odbierają swoje maleństwa i zabierają je z Kociewskiego Centrum Zdrowia do domu, przekazujemy foteliki samochodowe. Korzystając z okazji, życzymy młodym, szczęśliwym rodzicom dużo zdrowia i radości z nowych, wyjątkowych obowiązków, a dzieciom dużo uśmiechu i wszystkiego dobrego. Podczas tegorocznego święta na świat przyszło dwoje kociewiaków, Agatka oraz Piotruś. Maluchy urodziły się w Kociewskim Centrum Zdrowia, które jest znakomicie przygotowane do opieki nad najmłodszymi. Za ubiegły rok ilość porodów tutaj w naszym szpitalu była około 1250. Rok 2019 rozpoczął się pomyślnie. Za styczeń mamy 111 porodów. To jest taka średnia, bo średnia mamy około 100 porodów miesięcznie. Oby tak dalej. Mamy w tym roku były zaskoczone bardzo, ale ucieszyły się bardzo. Zresztą i te w poprzednim roku i 2 lata wcześniej również się cieszyły. I my cieszymy się bardzo, że ta tradycja jest podtrzymywana. I miejmy nadzieję, że będzie tak dalej. Zadowolone mamy nie spodziewały się dodatkowych prezentów. Jestem niezmiernie zaskoczona tą niespodzianką, którą otrzymaliśmy razem. Bardzo dziękujemy za nią. Na pewno się przyda. Będzie służyć tutaj bezpieczeństwu przede wszystkim dziecka. Mamy jeszcze w domu jeszcze jednego syna, który bardzo się ucieszył na wieść o braciszku i czeka po prostu na powrót nasz do domu. Mamy nadzieję, że foteliki będą dobrze służyły obdarowanym i rodziny będą zdrowe i radosne. Nie ma bowiem nic ważniejszego niż szczęście i bezpieczeństwo naszych bliskich. Polecamy również zobaczyć Szkolą się, aby nieść pomoc oraz Dzień Serca w Starogardzie Gdańskim. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.